nasza strona internetowa dla naszej inicjatywy międzyregionalnej. Także ten raport został przygotowany, jest również przygotowany w trakcie raport, taki na podstawie tego raportu folder informacyjno-promocyjny. Generalnie chodzi o to, żeby w sposób taki bardziej promocyjny pokazać, co dzieje się właśnie w korytarzu, jeżeli chodzi o poszczególne regiony. Stąd też skupiamy się właśnie na regionach polskich w tym folderze. No ale również tutaj właśnie ta współpraca międzynarodowa również odgrywa ważną rolę. Miał ten folder już być w tej chwili ukończony, ale znaczy on jest ukończony w sensie takim jakby jego składu merytorycznego. Natomiast z powodu tego, że no, są wybory marszałków, a tam generalnie się promują właśnie poszczególne regiony, marszałkowie, nie? To poczekaliśmy, zdecydowaliśmy się poczekać do początku przyszłego roku, aż już będziemy mieli pewność, że są ci marszałkowie, z którymi właśnie będziemy współpracować. Są też tam twarze marszałków i tak dalej, żeby tutaj już z nowymi władzami już tutaj rozpocząć tą współpracę. No niemniej właśnie teraz planujemy w grudniu jedno spotkanie, które będzie takim zebraniem naszej grupy roboczej, natomiast w styczniu planujemy taką konferencję międzynarodową, na której również wszystkich Państwa zaprosimy, na temat, gdzie właśnie pochwalimy się już tymi konkretnymi rezultatami, gdzie dokładnie przedstawię, co w tym raporcie zostało opracowane oraz pokażemy również ten folder informacyjno-promocyjny. Co dalej zrobiono? No to jest, o tym już mówiłem właśnie, że przyjęto ten harmonogram działań. I teraz, bo to się również przeplata w tym, co już mówię. Jak ten harmonogram działań by wyglądał? Że każdy z regionów przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie z partnerami gospodarczymi, publicznymi i tak dalej, działającymi w branży transportowej, logistycznej, morskiej oraz lub kooperującymi z wyżej wymienionymi branżami z własnego obszaru. I to byłoby na początku roku. W tym roku, jak mówię, to się przesunęło i w styczniu zrobimy tą konferencję, która tutaj jest na koniec roku, na listopad, ale generalnie już na początku roku również każdy z regionów takie spotkanie będzie organizował u siebie, żeby zbierać te informacje. Następnie tutaj wczesną wiosną te informacje będą umieszczane w tym raporcie. Właśnie będziemy ściągać z poszczególnych regionów te informacje. Później już po wakacjach, będziemy pracowali nad tym raportem. We wrześniu on by był jakby już by był sporządzony i przedkładany marszałkom do akceptacji 7 polskich regionów. I następnie również co roku byłby przygotowany już w formie promocyjnej ten folder informacyjno-promocyjny. I na koniec roku zawsze odbywałaby się konferencja doroczna. Konferencja doroczna wraz z zebraniem, takim dorocznym zebraniem grupy roboczej. Ta konferencja, którą jak powiedziałem w tym roku wyjątkowo została przeniesiona na styczeń. Jakie są plany na przyszłość? No to już chcielibyśmy jeszcze dalej bardziej zacieśnić tę współpracę. Tutaj myślimy, to był początkowo taki pomysł, nie? Żeby powstał ośrodek, żeby to sformalizować, nazwać to ośrodkiem koordynacji bank. Jak były formy tej formalizacji, to już jest sprawa wtórna, ale coś takiego jednak będziemy musieli, w tym kierunku zmierzamy. Wygenerowanie projektu, tutaj również pan z Norwegii wskazywał na ten projekt, no, pomysł nowego projektu dedykowanego korytarzowi transportowemu Bałtyk-Adriatyku. My różne spotkania prowadzimy i będziemy w tym kierunku zmierzać, żeby się zastanowić, czy taki projekt, bo chcemy z drugiej strony, żeby nie spalić tematu, ponieważ tych projektów dotyczących korytarza już trochę było, ale co tak dokładnie miałoby być w tym projekcie umieszczone. I to chcemy teraz jeszcze na koniec tego roku się po prostu na tym zastanowić, czy w przyszłym roku taki projekt nie wygenerować. Następnie jest podejmowanie inicjatyw na rzecz zwiększenia rangi ośrodków regionalnych w Polsce jako ważnych centrów wzrostu. Tu chodzi o sprawy związane z pewnymi takimi kompetencjami, nie? Czyli to, co na przykład, że w strategii rozwoju regionalnego, czy to mówiłem o ustawie, o decentralizacji zarządzania portami, ale również decentralizacji zarządzania centrami logistycznymi. Nam zależy głównie, żeby centra logistyczne były centrami publicznymi. W mniejszym stopniu interesują nas te prywatne centra logistyczne, małe, których jest dużo, ale właśnie i takie na przykład, czy w Gdańsku, czy na Śląsku, czy w Wielkopolsce, to są duże centra logistyczne, nie? Których właścicielem są albo jednostki miejskie, albo jakieś inne powołane przez miasto, czy mogą regiony być takimi współwłaścicielami takich centrów logistycznych również. Także chodzi o to, żeby decentralizować te kompetencje dotyczące korytarza. Dlatego, że no, w sumie rząd przecież w tak dużym stopniu, jak wiemy, się tą sprawą nie interesuje. Uregulowanie zasad współpracy międzyregionalnej Polskiego Ośrodka Korytarza z ośrodkami działającymi na rzecz korytarza za granicą. Aha, czyli uregulowanie tej współpracy. To o tym mówiłem.
Tutaj mamy region Veneto, czyli który jest list partnerem projektu Sonora. Mamy austriacki region Karyntia, który jest bardzo aktywny. Być może jakieś porozumienie trzeba by podpisać naszego marszałka z marszałkiem regionu Karyntia. Tutaj mówiłem już o tym stowarzyszeniu NAPA, czy szwedzkie stowarzyszenie Baltic Link Association. Wypracowanie zasad przygotowania regionalnych projektów pilotażowych. To również chodzi o to, że to co już mówiłem, że na przykład czy z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, ale także no, z innych, z programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, albo nawet do kontraktu terytorialnego, tak jak ta wczorajsza inicjatywa podpisania listu w sprawie doliny logistycznej, ale ta dolina logistyczna może być na przykład klastrem, nie? Tutaj różne są różne, a my na przykład jako Urząd Marszałkowski zajmujemy się wspieraniem klastrów, nie? To trzeba się zastanowić, jak poszczególne tutaj te inicjatywy infrastrukturalne, a także gospodarcze na bazie korytarza promować, żeby takie pilotażowe projekty po prostu przedstawiać i nadawać im taką fazę czy formę bardziej taką formalną, gdy będą one już, będą już one projektami pewnymi ze swoimi tutaj budżetami i tak dalej. No i również usprawnienie zasad promocji korytarza. To są te rzeczy, o których mówiłem. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o wystąpienie pana profesora Piotra Lorenza, który reprezentuje Towarzystwo Urbanistów Polskich. Pan profesor zaprezentuje rezultaty projektu Studium Przypadku Projekt Dolina Logistyczna. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałbym w dniu dzisiejszym zaprezentować Państwu wyniki prac, które były toczone w ciągu ostatnich czasu, a które to prace dotyczą przypadku nazwanego tutaj na robocze, ale myślę, że ta nazwa jakoś chyba dobrze się wpisuje w przymierzeń, tak? Aha, przepraszam. Okay. Czasami tak to jest. Człowiek myśli, że ma donośny głos, że to wystarczy, a to niestety technologia przegrywa. A więc, proszę Państwa, tak, chciałem zaprezentować pewne wyniki związane z pracami, które toczymy od jakiegoś czasu we współpracy właśnie ze Stowarzyszeniem Miast Obsady Bursztynowej z Poznaniem Miasta Gdyni, który to projekt dotyczy przedsięwzięcia o roboczej ciągle jeszcze nazwie, ale chyba dobrze się już wpisującej w praktykę, mianowicie projektu tak zwanej Doliny Logistycznej. Chciałbym, jeśli można, w tym wystąpieniu poruszyć parę spraw. Po pierwsze, koncepcję Doliny Logistycznej, czym ona w ogóle jest, czym ona miałaby się stać, no bo na razie tutaj poruszamy się bardziej w sferze planów i projektów niż pewnego realnego bytu, który dopiero staramy się jakoś wykreować. I tutaj chciałbym parę minut Państwu zająć w odniesieniu do zdefiniowania Doliny Logistycznej jako pewnego nowego tworu w polskich realiach, jakim może stać się subregionalna strefa funkcjonalna. Czym to jest i z czym to się wiąże, za chwileczkę będziemy o tym mówić. Po drugie, chciałbym wspomnieć parę słów na temat już tego konkretnego studium przypadku, którym się zajmujemy, mianowicie Doliny Logistycznej w odniesieniu do przestrzeni stykowej między Gdynią, Rumią, Osakowem i Redą. W związku z tym chciałbym zająć Państwu parę minut kolejnych, omawiając kwestie lokalizacyjne i uwarunkowania rozwoju owej Doliny Logistycznej, a następnie przedstawić pewien przyjęty u nas tutaj lokalnie sposób pracy nad koncepcją tejże, a także przedstawić uzasadnienie rozwoju, a także do czego myśmy się już, jak powiem, dopracowali, czyli jakie czynniki są niezbędne dla opracowania i wdrożenia tejże koncepcji w życie. Myślę, że istotna także będzie, w szczególności w kontekście tej międzyregionalnej współpracy, o której tutaj przed chwilą pan Michał Graban wspominał. Myślę, że interesujące mogą być także pewne możliwości implementacji całego tego konceptu w odniesieniu do innych aglomeracji miejskich lub też, szerzej mówiąc, innych regionów funkcjonalnych lub też innych subregionalnych stref funkcjonalnych, jakbyśmy to mogli nazwać, w innych częściach Polski, a być może w innych częściach Europy. Także stąd te nasze tutaj doświadczenia lokalne, mam nadzieję, stać się mogą jakąś inspiracją dla prac także w innych ośrodkach. Najpierw jednak chciałbym może troszeczkę, przynajmniej dla tych gości, którzy nie są z Gdyni, nie są tutaj z miasta, żeby w jakiś sposób
przybliżyć kwestie związane z tym, w jaki sposób ten nasz tutaj obszar metropolitalny wygląda, gdzie są jakby poszczególne elementy i co z tego wszystkiego wynika. Otóż, proszę Państwa, Gdynia jest częścią obszaru metropolitalnego, który się bardzo różnie nazywa. Nazywa się to Gdański Obszar Metropolitalny, Trójmiejski Obszar Metropolitalny, Obszar Metropolitalny Aglomeracji Gdańskiej, Obszar Metropolitalny Zatoki Gdańskiej i tak dalej, i tak dalej. Tylko z tym mówmy po prostu o obszarze metropolitalnym, dopóki nie zostanie uzgodniona nazwa finalna, to trudno jest naprawdę cokolwiek przesądzić. Mamy obszar metropolitalny, który charakteryzuje się tym, że składa się z całego szeregu struktur miejskich nanizanych niejako na taką niteczkę tego głównego układu komunikacyjnego. Zresztą ten rysunek tutaj chyba dość dobrze obrazuje. Ale jednocześnie w ramach tego układu pojawiło się w ostatnich paru dziesięciu latach parę elementów, które troszkę burzą ten taki idealny obraz. Tym elementem niewątpliwie stała się realizacja najpierw obwodnicy trójmiejskiej,